Siemaneczko wszystkim, z tej strony Zabuzerski, dzisiaj mam dla was kolejny tutorial. No i dzisiaj chwilę porozmawiamy o tym, jak bronić się i paniszować loły. A więc no, ciężko jest mi też tutaj jakkolwiek wam mówić to bez wyjaśnienia, czym jest frame data. Ale to jest na razie przejdźmy do samych lowów i ogólnie do karania tych lowów. A więc, żeby obronić atak na dół, no to musimy po prostu kucnąć. Znaczy kucnąć i trzymać najlepiej i po prostu trzymać do tyłu, co nie? Bo samo nasze schylenie nic tam nie da. Przynajmniej, no, a nie, w sumie wystarczy kucnąć, dobra. Myślałem, że zawsze trzeba trzymać do dołu, dobrze wiedzieć, nie? W każdym razie, kiedy kucamy, mamy możliwość zaatakowania od razu po obronie. Czekajcie, tylko lekko ściszę. No, po tym jak przeciwnik wykona atak na dół, mamy kilka wariantów, w zależności od tego, co zrobi przeciwnik. Możemy wcisnąć kwadrat. Znaczy, no, zacznijmy od tego, że tutaj trzeba wykonywać ruchy while standing najlepiej, czyli takie ruchy, które wykonujemy podczas wstawania. Tutaj w command liście nazywają się to ruchy while rising, to jest bardzo ważne, ale no, ze względu na to, że tam jakaś cała terminologia Tekena nie pozwalała na to, żeby było dwa razy WR, bo WR to jest while running, chyba z tego co się orientuję, czyli w czasie biegu. Więc po prostu ludzie stwierdzili, że nazwą to while standing, żeby po prostu nie mylić pojęć. I tak, te ruchy while standing to są najlepsze ruchy do użycia po tym, jeżeli przeciwnik użyje na nas lowa jakiegoś, co nie? Czyli może to być kwadrat na przykład. Kwadrat to jest zazwyczaj taki najszybszy, znaczy jeden z najszybszych. Najszybszy to jest chyba kółko. Tak więc jeżeli ktoś, przeciwnik was atakuje dołem, to możecie go skontrować kółko. Widzicie, jest napisane, po lewej stronie wyskakuje nawet panisz, że to jest właśnie, został spaniszowany, ponieważ jak widzicie, te postacie się tak świecą na niebiesko. Ja to sobie specjalnie ustawiłem, żeby pokazać wam, kiedy dana postać ma możliwość odpalenia swojego ruchu tak jakby, a kiedy dana postać jeszcze kontynuuje swój ruch. A więc ja Brianem sobie ustawiłem, że robię no taki bardzo szybki low, co nie? Szybki low, który tam jest raczej mało do paniszowania. Ewentualnie mógłbym nagrać jeszcze nim po prostu o taki zwykły low kick na przykład, nie? To nagrajmy, cyk. Ojejka, jeszcze raz nagram, żeby była obrona. Cyk i do tyłu się bronię. Co? Kurna. Jeszcze raz, bo coś mi się zbudziło. A więc tak. Cyk i do tyłu trzymam. Dobra, w razie czego jeszcze raz, bo coś spieprzyłem. Ups. Okej. No i zobaczmy, jak to wygląda. Kopie nas, okej. No i wtedy odpalamy sobie play i widzimy. Kucamy, cyk. I widzicie, moja postać dużo szybciej świeci, zaczyna, że tak powiem, z mojej postaci dużo szybciej znika ten niebieski kolor, który mówi o tym, że jeżeli podczas ruchu postać robi się niebieska. I zobaczmy, o, widzicie? Ja, jako że szybciej znika ze mnie ten kolor niebieski, mogę szybciej przejść do działania, mogę szybciej rozpocząć jakąś akcję. I jeżeli chodzi o karanie lowów, to musimy właśnie znać no frame'y, musimy wiedzieć, ile dany ruch wykorzystuje klatek, ile z jaką prędkością zaczyna, ile klatek potrzebuje na rozpoczęcie ruchu, ile potrzebuje na zakończenie. To jest takie, to są już takie zabawy właśnie cyferkami, chociaż ja dalej się tym nie bawię za bardzo, tylko po prostu wiem, że po tym ruchu mogę zrobić to. Anyway, ogólnie właśnie tak jak powiedziałem, karanie kółkiem lowów jest najlepszą metodą tak naprawdę. Ewentualnie u Miguela to jeszcze kwadrat jest całkiem spoko, tylko że jak widzicie, nie zawsze jest dystans, nie? Bo tak troszeczkę krótsze ma te ręce niż nogi, więc noga zawsze dalej sięgnie, więc polecam takie średnie lowy, znaczy takie szybkie lowy, paniszować po prostu kółkiem, nie? No bo jeżeli chcemy trójkątem na przykład, czy... A, trójkąt też wchodzi, nawet nie wiedziałem. Akurat w tym wypadku. Trójkąt
W wielu postaci zauważyłem, że trójkąt to jest po prostu taki cios, który wprowadza launchera, nie? Czyli, że wybija. No ale najczęściej launcher jest po prostu tak, jak wam wcześniej mówiłem, że naskos do góry i kółko, co nie? Tylko, że no widzicie, też nie zawsze tutaj wchodzi. Ale no, tak jak wam mówię, kwadrat to jest szybki ruch, kółko też szybki ruch. Trójkąt nie zawsze jest to najszybszy ruch, albo może nas wprowadzić w maliny, co może się źle skończyć. Krzyżyk też jest zazwyczaj takim średnim ruchem, jeżeli chodzi o paniszowanie, ale to też mówię, zależy od ruchu naszej postaci. Najważniejsze, żebyście się skupili tak naprawdę nad kółkiem. Żeby kółkiem paniszować te takie szybkie uderzenia w dół, co nie? Jeżeli na przykład mamy teraz kolejny ruch, co się nazywa tam Snake Edge chyba, czy coś takiego. O, widzicie, to jest coś takiego, nie? Że tak długo się zbiera, ale jak już pierdzielnie, no to już jest po ptukach i ma kombosa gwarantowanego, nie? Jest wiele postaci, które mają właśnie taki, tego typu ruch, że tak długo się zbierają, ale jak podetną, to na grubo. No i można go zablokować na różne sposoby. Można zrobić właśnie lowpery, które się wykonuje... znaczy, te lowpery przede wszystkim można wykonać do każdego low ataku, nie tylko do takiego ciężkiego. Lowpery się wykonuje do dołu i do przodu. Tak jednocześnie. Najlepiej, no nie? Albo o, można w sumie nawet iść chyba. A nie, nie można, dobra. Trzeba tak jednocześnie po prostu w dół, naskos do dołu, do przodu wcisnąć, co nie? No to wtedy mamy lowpery. Ale skupmy się na samym paniszowaniu takim po obronie. Jak widzicie, ja tutaj obronię i dużo szybciej, naprawdę, naprawdę dużo, dużo szybciej ja się świecę już tak, tracę ten niebieski kolor. Co pokazuje, że on po prostu potrzebuje dużo czasu, żeby się zregenerować, żeby wstać, żeby wrócić do tej pozycji neutralnej, czyli do tej pozycji, w której może się obronić. Ja z tego miejsca mogę dosłownie na nim zrobić wszystko tak naprawdę, nie? O, mogę go spaniszować tym takim najbezpieczniejszym launcherem, czyli hopkickiem, którego serdecznie wam polecam, czyli naskos do góry kółko. To jest chyba najbezpieczniejszy, że tak powiem, panisz. W sensie taki, no, że każda postać go ma. Bo jeżeli chodzi o inne panisze, no to już niektóre postacie mają zupełnie inaczej. Ale zazwyczaj, co się spotkałem, to trójkąt. Jeżeli chodzi o trójkąt, albo no właśnie, bo ja wam cały czas mówię taką terminologię z PlayStation. 1, 2, 3, 4. A więc szybkie panisze robimy czwórką, czyli prawym kopnięciem. Ewentualnie kwadratem w wykonaniu na przykład Miguela, chociaż no mówię, no nie polecam nie zawsze, ponieważ potrzebuje naprawdę bliskiego dystansu, jeżeli o to chodzi, no i jeszcze do tego dochodzi mniejszy damage tak naprawdę. Trójkąt, czyli dwójka, to zazwyczaj jest właśnie taki launcher. No spotkałem się z wieloma postaciami, no i dużo postaci miało tak, że pod trójkątem miało jakiegoś tam launchera. Ale no mówię, też nie sugerujcie się, że zawsze postać ma launchera pod trójkątem. No bo nie zawsze ma, nie? Ale na przykład właśnie Miguel ma z kombinacji trójkąt-kółko, może zrobić sobie launchera, co nie? Ewentualnie dwa razy trójkąt to też ma takie podbicie. Ale to jest takie... nie ma sensu tego podbicia robić, skoro ma lepsze, nie? Kółko, czyli czwóreczka, no to tak jak już wam mówiłem, takie zwykłe kopnięcie, nie? To też jest bardzo dobre, znaczy to jest właśnie najlepsze tak naprawdę panisz. Ewentualnie właśnie polecam tego hopkika, o którym wam cały czas mówię, nie? Jeżeli jesteśmy wystarczająco blisko, no to hopkick to jest po prostu gwarantowany launcher, nie? Ewentualnie po prostu musicie znać ruchy swojej postaci, dzięki której wiecie, na co możecie sobie pozwolić, nie? Na przykład mogę zablokować i zrobić coś takiego. I to też jest bardzo dobry launcher, nie? Chociaż no mówię, ten jest ogólnie też całkiem niezły, tylko że on od razu wybija na Tailspina. Ojejka. No i sam krzyżyk, no to też wejdzie, jeżeli ktoś wykonuje taki długi ruch, co nie? Bo to mówię, wszystko zależy od frame'ów, tak naprawdę musimy poznać każdą postać. Ale gwarantuję wam, że jeżeli postać jakaś robi takiego długiego sweepa, długo się zaciąga do jakiegoś ruchu takiego podcinającego,
no to mamy gwarantowane to, że praktycznie każdy nasz ruch, ten while standing, while rising, wszystko wejdzie. No i cóż, no i to by było chyba na tyle tak naprawdę. Tak jak mówiłem, no, paniszowanie jest bardzo ważne w tej grze, ponieważ no to jest tak naprawdę jedyna okazja, znaczy najlepsza okazja do tego, abyśmy mogli wyprowadzić jakiegoś dżugla. Ostatnio ktoś mówił, że ma problem z wyprowadzaniem tych dżugli, w sensie z paniszowaniem ludzi. Dlatego mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam pomoże ten tutorial. Jeżeli coś jest niejasne, to śmiało piszcie do mnie, albo na streamie mi piszcie, to też postaram się wam wytłumaczyć. No i standardowo w komentarzach zapisujcie swoje tam opinie, nie? No i to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście jeżeli wam się podobało, no to lajki, komentarze, no i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko!